Dzień dobry. Witam Państwa w trzecim odcinku eksperckich rozmów PAP na temat wyzwań cyberbezpieczeństwa. Ja nazywam się Radosław Jankiewicz, jestem dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, a naszym dzisiejszym gościem jest pan Przemysław Wolek, dyrektor pionu bezpieczeństwa cybernetycznego ING Hubs Poland. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o zabezpieczeniu biznesu w cyberprzestrzeni. Wraz z październikiem kończy się ustanowiony przez Agencję Unii Europejskiej do spraw cyberbezpieczeństwa ENISA miesiąc cyberbezpieczeństwa. W październiku przeprowadziliśmy na temat cyberbezpieczeństwa szereg ciekawych rozmów. Zaczęliśmy debatą o cyberbezpieczeństwie firm. Mieliśmy rozmowy eksperckie o bezpieczeństwie chmury publicznej, czy o testowaniu efektywności zabezpieczeń, a kwestia cyberbezpieczeństwa jest nie tylko w październiku ważna, ale ogólnie ta sytuacja zmienia się, bo według ekspertów rośnie liczba ataków na systemy zabezpieczeń organizacji z wykorzystaniem na przykład właśnie złośliwego oprogramowania, chociażby typu ransomware. I tak jednym z wniosków raportu KPMG Barometr Cyberbezpieczeństwa Ochrona Cyfrowej Tożsamości jest to, że w zeszłym roku, bo badanie dotyczyło zeszłego roku, wzrosła skala cyberataków na firmy w Polsce. O takich zdarzeniach raportowało 69% polskich badanych firm. Tam stwierdzono przynajmniej jeden cyberincydent, a dodatkowo ataki coraz częściej skierowane są na destrukcję pozyskanych danych, a nie na ich sprzedaż. No właśnie, panie Przemysławie, jakie mamy dziś najczęstsze powody, cele i formy cyberataków, czyli działań przestępców, i co dzięki nim ci przestępcy chcą najczęściej osiągnąć? Takim pierwszym celem pozostaje cel monetarny, czyli zarobkowy. Przestępcy próbują w jakiś sposób wykorzystać luki w zabezpieczeniach po to, żeby albo bezpośrednio zdobyć środki finansowe, na przykład od takich instytucji jak moja, czyli z banku, dokonać jakichś transakcji nieautoryzowanych, uzyskując w ten sposób środki finansowe. A drugim takim bardzo ważnym, możliwym celem ataku jest po prostu cyberterroryzm. I to jest coś, co oczywiście towarzyszyło nam już od wielu lat, no ale w dzisiejszych trudnych czasach ryzyko tego typu ataków no istotnie się zwiększyło. No właśnie, a jeśli chodzi o formy stosowane w tych atakach? Niestety tych zagrożeń jest bardzo wiele, czyli sposobów na zaatakowanie organizacji no jest bardzo, bardzo dużo. Pierwszym, najbardziej popularnym, wciąż najczęściej wykorzystywanym sposobem jest po prostu atak na osoby fizyczne czy użytkowników, na przykład banków. Na różne sposoby. Podszywając się pod bank za pomocą takich stron, które nazywamy stronami phishingowymi czy mailami phishingowymi, czyli różny sposób podszywania się pod instytucje finansowe i próba wyłudzenia poświadczeń klienta banku w taki sposób, żeby uzyskać środki finansowe. Inną metodą może być kradzież danych, na przykład kradzież danych kart kredytowych i wykorzystanie tych danych w celu pozyskania środków finansowych. To drugi taki bardzo niebezpieczny obszar, gdzie również każdy z nas może być potencjalnie celem ataku. Bywa również tak, że nie atakuje się użytkowników czy klientów banków czy osób fizycznych, tylko bank bezpośrednio lub inną oczywiście instytucję zaufania publicznego czy infrastruktury krytycznej. Wtedy haker potencjalnie z zewnątrz może dostać się do banku, przełamując zabezpieczenia, starając się pozostać niezauważonym i albo w taki sposób wykorzystać systemy wewnętrzne banku, żeby samodzielnie dokonać transakcji finansowej i przelać środki na własne konto, albo na przykład obrać za cel dane, czy pozyskanie danych kart kredytowych, czy pozyskanie danych klientów. I tutaj już wychodzimy oczywiście poza obszar ściśle instytucji finansowych, dlatego że każda instytucja, czy prawie każda, w jakiejś formie przetwarza dane, czy to osobowe, czy inne istotne dane nasze, czyli każdego z nas. No i te dane można potem wykorzystać w przeróżny sposób.
powtarzam, że najczęściej jest to jakaś intencja jednak taka finansowa, czyli próba uzyskania jakichś benefitów. I to może być poprzez po prostu sprzedaż takich danych na czarnym rynku, który funkcjonuje wśród cyberprzestępców, czyli można takie dane spieniężyć, a można też spróbować bezpośrednio w jakiś sposób wykorzystać, na przykład dane dotyczące kart kredytowych, lub czasami wystarczy, że haker uzyska na przykład hasła kogokolwiek, każdego z nas, i potem próbuje wykorzystać te poświadczenia czy te hasła w taki sposób, żeby skompromitować daną osobę fizyczną dalej, czyli dostać się do mediów społecznościowych, do skrzynki e-mailowej i potem krok po kroku na przykład do konta bankowego, gdzie można nie tylko ukraść wszystkie środki, które znajdują się na państwa kontach, ale nawet zaciągnąć zobowiązania, czyli na przykład zaciągnąć kredyt w imieniu klienta banku. To bardzo niebezpieczne praktyki, to może mieć miejsce. No i ostatni obszar, ten obszar, o którym mówiłem, dotyczący cyberprzestępczości czy cyberterroryzmu, no to już takie intencje, które nie są motywowane zyskiem, a chęcią zniszczenia czegoś czy utrudnienia. I tutaj można zaatakować instytucję finansową, doprowadzając do jej niedostępności albo na przykład całkowitego usunięcia klientów, danych klientów banków, ale można też zaatakować infrastrukturę krytyczną związaną ze zdrowiem publicznym, z transportem czy inną infrastrukturę krytyczną, na przykład związaną z energetyką, i spowodować bardzo istotne utrudnienia w życiu czy funkcjonowaniu mieszkańców. Takie incydenty też miały miejsce. To są ataki typu na przykład DDoS, denial of service, co oznacza spowodowanie niedostępności stron internetowych. Można powiedzieć, że to do pewnego stopnia jest niedogodność, ale można sobie wyobrazić, że jest też taka infrastruktura krytyczna, na której dostępności bardzo polegamy jako społeczeństwo, i jej niedostępność może już spowodować bardzo poważne skutki. Mm-hmm. No właśnie, niedawno jeden z globalnych koncernów zajmujących się branżą IT informował o wykryciu nowej kampanii cyberataków ransomware przeciwko polskim i ukraińskim firmom transportowym. To odbyło się 11 października i tego samego dnia były też ataki na serwery lotnisk amerykańskich, międzynarodowych, serwery, nie tyle serwery, co na strony internetowe, czyli tak jak pan mówił, te ataki DDoS, ograniczono możliwość wejścia klientów na stronę, nie wiem, rezerwacji biletów i tak dalej. To są rzeczy, które wychodzą. Wiadomo, że firmy rzadko się chwalą już takimi wykrytymi atakami. I właśnie, i czy w ostatnich latach zaszły zmiany, jeśli chodzi o ataki, czy ta sytuacja związana z pandemią COVID-19, którą mamy, czy też sprawa rosyjskiej agresji na Ukrainę zmieniły coś tutaj w tej sferze cyberbezpieczeństwa? Rzeczywiście bardziej obawiamy się dzisiaj ataków zorientowanych na taką intencją cyberterrorysty, czyli kogoś, kto będzie próbował uszkodzić infrastrukturę krytyczną, czy w jakikolwiek sposób zaszkodzić nam jako społeczeństwu, atakując z perspektywy hakera. Wcześniej większość ataków była powodowana jednak chęcią zysku, no teraz prawdopodobieństwo zaistnienia ataku cyberterrorystycznego rośnie, i to rośnie istotnie. Mamy coraz więcej aktorów, którzy wręcz chcieliby się przyznać do tego typu ataku, po to, żeby pokazać, że są groźni, że są niebezpieczni, że mogą skutecznie atakować. Takie ataki, o których pan redaktor wspomniał, mają miejsce. Miały też miejsce na przykład tego typu ataki na początku pandemii jeszcze na system zdrowotny w Irlandii. Bardzo, bardzo poważne ataki, które spowodowały właśnie ransomware'owe, które spowodowały zaszyfrowanie danych, potężne problemy z uzyskaniem danych pacjentów. No i można sobie wyobrazić, jak na początku pandemii to był poważny problem dla służby zdrowia w Irlandii. Tego typu ataki mogą się pojawiać, mogą się powtarzać, dlatego bardzo istotne jest to, aby inwestować w nasze wspólne bezpieczeństwo, ale też żeby edukować, żeby jak najwięcej o cyberzagrożeniach mówić. Panie dyrektorze, a czy jest jakaś taka uniwersalna recepta na to, jak zapobiegać cyberatakom? Nie ma prostej recepty, to jest bardzo skomplikowana materia i tak naprawdę o cyberbezpieczeństwo trzeba dbać w wielu obszarach, nie zapominając o żadnym. Poczynając od
dobrego zrozumienia własnego bezpieczeństwa, czyli tego, na czym się stoi, w jaki sposób dana organizacja jest zabezpieczona, ale też w różnych warstwach należy się zabezpieczać, czyli trzeba dbać o takie zasady prewencyjne, czyli jak najbardziej zabezpieczać tą organizację z zewnątrz. To jest coraz trudniejsze w dzisiejszym świecie, dlatego że wszystko jest coraz bardziej otwarte, dostępne z internetu. Nam jako konsumentom też zależy na tym, żeby wszystko było dostępne w prosty, szybki sposób i czasami nawet jako użytkownicy mniej dbamy o swoje bezpieczeństwo, a bardziej o wygodę. To oczywiście dotyka wszystkich instytucji, również instytucji publicznych, infrastruktury krytycznej, dlatego że wszyscy staramy się naszym konsumentom, czyli również państwu, udostępniać usługi w jak najprostszy sposób. Z drugiej strony no, trzeba dbać o to bezpieczeństwo, trzeba dbać o różne mechanizmy prewencyjne, które utrudniają włamywanie się, no i czasami utrudniają nam również życie. Stąd bank zawsze prosi państwa o podwójne poświadczenie. Nie wystarczy tylko wpisać hasło, zawsze potrzebny jest tak zwany drugi faktor, czyli drugie poświadczenie przy logowaniu się do banku. I to bardzo często jest tajemnica, w której państwo nie powinni się z nikim dzielić, to bardzo ważne. Drugi taki obszar bardzo istotny no to detekcja, dlatego że nie da się zapobiec wszystkim atakom. To jest niemożliwe albo bardzo trudne, dlatego że no, bezpieczny system jest systemem całkowicie zamkniętym, ataki jest nieużyteczny. Systemy, które są dla państwa otwarte, można zaatakować. A jeżeli można je zaatakować, to trzeba też monitorować, czyli patrzeć, co się dzieje i umiejętnie odpowiadać na ataki. Czyli powstrzymać taki atak na najszybszym możliwym etapie, czyli jak najwcześniej. I to drugi taki bardzo ważny aspekt. Ostatnim, o który też trzeba dbać, no to zarządzanie dostępem do różnego rodzaju zasobów informatycznych. To znaczy, żeby dbać o to, żeby tylko osoby powołane miały dostęp do właściwych zasobów, czyli do państwa zasobów, na przykład w banku, ale też do państwa zasobów i danych publicznych, które utrzymuje dla nas państwo i wszelkie instytucje publiczne, żeby tylko państwo mieli tam dostęp i żeby nikt inny nie był w stanie modyfikować, wykorzystywać tych danych. To też bardzo ważny obszar. Każdy musi być doinwestowany i o każdy trzeba dbać, utrudniając życie hakerom, którzy będą starali się wykorzystać każdą możliwą lukę zabezpieczenia. Mhm. Mówił pan o inwestowaniu. No właśnie, jak inwestować i w co inwestować, żeby te systemy IT były jak najbezpieczniejsze? Znowu trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to będzie zależało od tego, jak dana organizacja jest przygotowana, czy w jaki sposób zabezpieczona. Dlatego warto przeprowadzić sobie w własnym obszarze, czy w własnej organizacji analizę ryzyka, czyli sprawdzić sobie, na co jesteśmy najbardziej podatni, czyli jakiego typu ataku najbardziej się w danym momencie obawiamy, ale też jakimi mechanizmami obrony dysponujemy. Przeprowadzając taką analizę, będziemy wiedzieć, gdzie czy które inwestycje są dla nas najpilniejsze. I też ewentualnie badać podatności, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku eksperckich rozmów. Oczywiście tak. Takie badanie czy sprawdzenie, w jaki sposób można nas zaatakować, najlepiej przeprowadzić w taki sposób, żebyśmy albo wynajęli, czy zakontraktowali sobie firmę zewnętrzną, która nas zaatakuje na zlecenie, albo jeżeli dysponujemy takimi możliwościami, samodzielnie można zaplanować taki atak. Takie testowanie, o którym pan redaktor mówi, trzeba wykonywać w trybie ciągłym w procesie wytwarzania, czy tworzenia oprogramowania, czy budowania różnych funkcjonalności. Takie testy powinny być bardzo częste, ale też przeprowadza się na przykład w procesie takiej analizy ryzyka, o której mówiłem, takie ćwiczenie, które się nazywa Red Team fachowo. Polega to na tym, że atakujący, czyli taki biały haker, który będzie próbował się włamać do organizacji, występuje czy startuje z bardzo podobnej pozycji co prawdziwy haker. To znaczy nie wie nic o danej firmie i próbuje się włamać w identyczny sposób, w jaki włamałby się haker. W ten sposób często obnażając czy pokazując, które miejsca są najbardziej podatne, gdzie mamy największe braki i gdzie należy inwestować. Takie ćwiczenia są bardzo cenne, powinno się je przeprowadzać regularnie. W takich instytucjach jak nasza wykonujemy to bardzo, bardzo często. Mhm. A jeśli chodzi o takich specjalistów, mówił pan, no to specjaliści wysokiej klasy, jeśli chodzi o kompetencje. Jak wygląda teraz ta sytuacja na rynku? Czy jest wystarczająco dużo takich osób i skąd ich brać do takich specjalistycznych zadań? Takich osób jest mało, dlatego że osoba, która będzie próbowała atakować organizację, musi mieć bardzo szeroką wiedzę o cyberbezpieczeństwie.
to często są ludzie, którzy mają zarówno głęboką, jak i szeroką wiedzę w ogóle o IT, o tym, jak działa oprogramowanie, w jaki sposób się włamywać. Także bardzo trudno jest znajdować takich specjalistów. Natomiast jest to bardzo atrakcyjny zawód, stąd warto i zawsze to polecam, przygotowywać czy edukować inżynierów związanych z cyberbezpieczeństwem właśnie w tym kierunku. Tak robi często nasza firma. To znaczy mamy bardzo wielu ekspertów na najwyższym światowym poziomie, którzy są w stanie łamać takie zabezpieczenia lub nawet czasem pisać złośliwe oprogramowanie na użytek oczywiście wewnętrzny, tylko i wyłącznie dla testowania zabezpieczeń. Ale ci specjaliści często pracują z mniej doświadczonymi specjalistami z cyberbezpieczeństwa, wspólnie edukując ich czy ucząc ich, wykorzystując taki system, można powiedzieć, w uproszczeniu ucznia i czeladnika i w ten sposób rozwijając tego typu kompetencje. Przy pewnej większej skali można sobie pozwolić na takie działania i to bardzo polecam. Coraz więcej specjalistów do cyberbezpieczeństwa chce też się szkolić i korzysta z ogólnodostępnych szkoleń dla tak zwanych białych hakerów. Te szkolenia są dostępne, też bardzo je polecam. Ostatnim takim elementem dla wszystkich cyberspecjalistów, no to jest certyfikacja. Są takie certyfikaty, które poświadczają wiedzę czy umiejętność włamywania się do systemów informatycznych. Warto się kształcić również samodzielnie w tym kierunku po to, żeby taką certyfikację zrobić. No właśnie, panie dyrektorze, mamy sytuację cyberataku w firmie. Ktoś próbuje czy obchodzić zabezpieczenia, jakoś wejść do tych wewnętrznych systemów, powiedzmy oględnie w niecnym celu. Jakie procedury należy stosować w takiej sytuacji? Krótko mówiąc, co robić już w czasie, w trakcie takiego ataku? Jest jakaś metoda uniwersalna na to? Po pierwsze i najważniejsze chyba, należy tak zabezpieczyć systemy, żeby jak najbardziej utrudnić hakerowi pracę. Czyli stosować mechanizmy prewencyjne, takie jak podwójne poświadczenia, zabezpieczenie sieci internetowych, dobre i skuteczne skanowanie i łatanie systemów informatycznych tak, żeby działały na najwyższych, najnowszych dostępnych wersjach oprogramowania. To wszystko spowoduje, że praca hakera będzie trudniejsza. To znaczy, że włamując się do systemów informatycznych będzie musiał podjąć się większego wysiłku i być może wykonywać jakieś działania czy aktywności, do których nie chciałby robić, które są po prostu widoczne, bo powodują tak zwany hałas. I tu przechodzę do drugiego etapu, to znaczy monitorować. Monitorować to, co dzieje się w systemach informatycznych pod kątem bezpieczeństwa w trybie ciągłym, to znaczy 24/7, dlatego że hakerzy nigdy nie śpią i zawsze będą próbowali zaatakować w najmniej dogodnym dla nas momencie. Monitoring jest niezwykle istotny, dlatego że daje szansę wykrycia ataku na dość wczesnym etapie i reakcji na atak. No i to już jest ostatnia faza, czyli tak zwana faza response, odpowiedzi na atak. Często testować i ćwiczyć scenariusze odpowiedzi na zagrożenia, dlatego że prewencja i monitoring to jest coś, co bardzo wiele organizacji robi i często to są takie elementy dość dojrzałe, ale ten ostatni element to jest coś, co ćwiczymy raczej rzadko, czyli nie bardzo często, nie na co dzień, czyli jak umiejętnie odpowiadać. I tu kluczowe jest to słowo ćwiczyć, to znaczy jeżeli nie jest tak, że w naszej organizacji tych ataków jest bardzo dużo, co każdego dnia, no to wtedy powinniśmy ćwiczyć czy wymyślać scenariusze, które mogą się zadziać i umieć na nie reagować bardzo skutecznie. Trzeba pamiętać, że w takim świecie IT część ataków jest mało poważna albo nie powoduje wielkich zniszczeń. Z takimi atakami mamy do czynienia na co dzień, ale mogą być ataki od skutku katastroficznym, czyli na przykład potężny atak ransomware może zaszyfrować całość danych organizacji, uniemożliwiając efektywne działanie, czy jakiekolwiek działanie nawet. Warto przećwiczyć w ramach organizacji, co zrobić, jeżeli taki atak będzie miał miejsce. Czy będziemy potrafili się odtworzyć, czy będziemy potrafili taki atak zablokować. Mm-hmm. Niestety musimy już kończyć trzeci odcinek eksperckich rozmów PAP na temat wyzwań cyberbezpieczeństwa. Naszym dzisiejszym gościem był pan Przemysław Wolek, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Cybernetycznego ING Hubs Poland. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że partnerem merytorycznym cyklu eksperckich rozmów PAP jest ING Hubs Poland. Do widzenia.